No cześć, witajcie. Pasiek Asebi. Mamy dzisiaj 18 listopad. Godzina jakaś 8.30. 1 stopień na plusie. I zobaczcie, jaka tutaj aura nas została dzisiaj. Zobaczymy, jak tam sytuacja przy ulach. Pszczoły oczywiście nie latają. Powoli zawiązują kłąb zimowy. No, ale tutaj zobaczcie, akacje, w zasadzie robinie akacjowe sprawiły, że za dużo śniegu przy ulach nie ma. Tutaj zobaczmy, pusto. Pszczoły są w środku. Przede wszystkim mokro. No zobaczcie, jak to wygląda sytuacja. Cisza. Cisza, nic nie słychać. No dobra, zobaczmy, bo tutaj zobaczmy, jaka jest temperatura w środku. Tylko troszkę uchylimy, żeby im tam też nie wyziębiać. Jeszcze zobaczcie, mam tutaj schowany termometr. Temperatura, jak widzicie, no jest 1 stopień. A w ulu, zaraz zobaczycie, otworzymy jeden ul. Zobaczymy, jaka temperatura utrzymuje się w środku. Przy pełnej wentylacji i otwartej dennicy osiadkowanej od spodu. No dobra, zobaczmy, otwórzmy i sprawdźmy, jak wygląda tam sytuacja. Zobaczymy może w tym czwartym ulu. Tam chyba jest właśnie sonda. No i zobaczcie, mamy 29 stopni w środku. Nie będziemy tutaj im wyziębiać. Także sytuacja wygląda na dobrą. Zobaczmy. No zobaczcie. No aura jest piękna. Ja wrzucę jeszcze kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jeszcze może od tej strony zobaczymy. No ale pszczoły grzeją. Powoli już zawiązują kłąb. Jeszcze troszkę za zimno na kłąb. Dennice u mnie są otwarte, także zobaczcie od spodu, jak to wygląda. Od spodu wentylacja w ulach. Mamy co najwyżej 8 ramek w każdej rodzinie, także od spodu mamy pełną dennicę otwartą. Od góry daszki szczelnie zamknięte, wszystkie korki pozamykane. Ale to jeszcze nie ten problem, to jeszcze chwila. No dobrze, no dobrze. Słuchajcie, napiszcie, jak tam u was sytuacja. Mam nadzieję, że tak ładnie jak u nas.